27 lat temu, trzech muszkieterów, można dzisiaj tak powiedzieć. Andrzej Kostrzewa ze Słupna, Jacek Bierek z Kobyłki i Andrzej Michalik z Kobyłki wpadli na pomysł, jakby to zrobić, żeby oddać hołd poległym bohaterom w 1920 roku, którzy zatrzymali nawałę bolszewicką w marszu na Polskę, Europę, a kto wie, czy nie na świat. Wtedy na 6 koni po raz pierwszy, sierpień był upalny, przyjechaliśmy tutaj. I od tamtego roku zawsze kilku ułanów przyjeżdżało do Radzymina i do Sowa. Ale w pewnym momencie zrodził się pomysł, jak przywrócić znaczenie Osowa w Bitwie Warszawskiej. No a początek w 1999 roku pomysłem takim było zrobienie zawodów o szable starosty, ponieważ musiała być jakaś idea, która by przyciągnęła widzów, a nic tak widzów nie przyciąga jak człowiek i koń. I tak żeśmy to nawiązali. Ówczesny starosta Konrad Rytel mocno się zaangażował w to przedsięwzięcie i tak żeśmy zaczęli. Ale cóż, za rok był rok 2000, 80. rocznica cudu nad Wisłą. No trzeba było jeszcze coś bardziej wymyślić, żeby jeszcze więcej tych ludzi ściągnąć. I tak mi się zrodził marzenie. Zaprosić do Osowa około 10 tysięcy widzów. I będzie to ten sukces, który rozsławi Osów, rozsławi to cudowne miejsce w historii Polski, a i może nie tylko. Wymyśliliśmy Mistrzostwa Polski Formacji Kawaleryjskich. I tak z roku na rok zaczęło się tworzyć coraz więcej stowarzyszeń, kół kawaleryjskich i zaczęliśmy się tutaj w Osowie spotykać. Między innymi powstał szwadron reprezentacyjny Wojska Polskiego, który też tu zaczął przyjeżdżać na zawody, na mistrzostwa. Powiem, że szwadron reprezentacyjny zaczął podnosić poprzeczkę dla wyszkolenia dla kawalerii ochotniczej. No i doprowadziło do tego, że już w późniejszych latach no tak łatwo szwadron nie wygrywał, a zaczął czasami z niektórymi sekcjami z kraju kawaleryjskimi przegrywać. No takim rekordem było tutaj 18 sekcji kawaleryjskich na 2009 rok. No i zaczęła zbliżać się wielkimi krokami kolejna okrągła rocznica cudu nad Wisłem i boju pod Osowem Leśniakowizną. I po mistrzostwach w 2004 roku publicznie złożyłem deklarację, że w 2005 roku przeprowadzimy rekonstrukcję boju pod Osowem i Leśniakowizną w ramach Bitwy Warszawskiej. Było ciężko, ale zaangażowali się lokalni mieszkańcy. Nie sposób nie wymienić tutaj Jacka Krzemińskiego, Bożeny Krzemińskiej, mieszkańców Osowa, którzy się mocno zaangażowali, łącznie również z przygotowaniem, Jacek wspólnie ze mną, scenariusza pod oczywiście fachowym okiem pułkownika doktora Marka Tarczyńskiego i Zbigniewa Michalskiego z Radzymina. Mieszkańcy byli pierwszymi głównymi otwórcami, harcerze z Zielonki, z Kobyłki, z Wołomina, oraz kompania wojska z Białobrzeg, którą, że tak powiem, zaangażował nam tutaj nasz przyjaciel, pułkownik Zbyszek Ciekanowski. Konstrukcja z roku na rok się rozwijała. Zaczęła przyjeżdżać telewizja, coraz więcej widzów. No doszliśmy do apogeum, ponad 20 tysięcy widzów zgromadziliśmy w Osowie, czyli marzenie o 10 tysiącach przerosło, ale to był cel właśnie, wypromować Osów. To zaangażowanie z roku na rok rosło. Mieszkańcy Osowa, Leśniakowizny, Lipinek, Wołomina, Kobyłki, Zielonki, Marek, Radzymina coraz częściej brali tutaj udział jako rekonstruktorzy, nie tylko jako widzowie. Ale dzięki przekazom telewizyjnym i internetowym sława Osowa dotarła aż poza granice kraju. Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli z Australii. Reprezentowali 27. Lekką Konną Brygadę Kawalerii, która brała udział w walkach w Europie w 1917 roku. Z roku na rok to się rozrastało. Część jednostek z terenu Osowa skierowano na Radzymin, aby tam prowadziły bój z 13 na 14 dzień sierpnia. W rekonstrukcji zawsze najważniejszą postacią był symbol tutaj boju pod Osowem i Leśniakowizną, ale nie tylko, całej Bitwy Warszawskiej, ksiądz major Ignacy Skorupka, który prowadząc do boju 236 Pułk Piechoty Legii Akademickiej złożony z młodych warszawiaków, licealistów 16-17 lat, prowadząc ich do boju
poległ tu na polach Osowa. I dla nas była to centralna postać naszego widowiska, którą żeśmy podnosili na zakończenie rekonstrukcji z pola walki, niosąc na ramionach, śpiewając Boże coś Polskie, ja widziałem w oczach ludzi łzy. Łzy wzruszenia, że taka inscenizacja przy zaangażowaniu społeczności lokalnej, naszej społeczności lokalnej, się odbywa. Ciało księdza skrót. Z szacunkiem złożyli je na chłopskiej Śląskami warszawskie dzieci, jako potomkowie Lecha, zapalem porucznikiem na pobieg w kierunku swojej kompanii. Około godziny 8 rano Rosjanom udało się odrzucić polską linię obronną z okolic. Wszystko jest od Boga i do Boga droga. I Jakubowa drabina u Boga. Niechże ciebie w grobie nic nie niepokoi, nocką mroźny miesiąc nad mogiłą stoi, a wiosną, co wiosny, przez lata i wieki kwiaty na mogile podniosą do wieki. Wnet pogasną liście. Stój, święty Maksymilian. Niestety w ubiegłym roku zmieniono charakter tej inscenizacji poprzez zmianę scenariusza, gdzie postać księdza Skorupki została zminimalizowana, gdzie nie zaproszono do udziału mieszkańców Osowa, Leśniakowizny, Wołomina, Zielonki, Kobyłki i tych naszych miast lokalnych, co było całym ideą tworzenia tej naszej i marzu tego miejsca jako sposobu integracji społeczności lokalnej. I przy zmianie scenariusza, zatrudnieniu do wykonania grup rekonstrukcji historycznych, które od strony fachowej, rzemiosła, bardzo dobrze to robią, ale niestety już tak nas wspólnie nie integrują. I mam nadzieję, że idea, którą rozpoczęliśmy, promocję Bitwy Warszawskiej, boju pod Osowem, Leśniakowizną, powróci, że mieszkańcy będą z powrotem brali udział w tych naszych wydarzeniach, w tym święcie lokalnym, jaką była inscenizacja Mistrzostwa Polskiej Kawalerii, ponieważ nie kto inny, jak ci mieszkańcy, przekazując tą ideę swoim potomnym, swoim dzieciom, tak jakby zachowują ciąg historyczny, na którym można budować nasz lokalny patriotyzm. A ten lokalny patriotyzm powinien być uniwersalny i dla każdego.